pierwszym. Jest to tak naprawdę w przypadku tu Krzyszowej trzeci kościół, podobnie tak jak w przypadku na przykład Limanowej, gdzie obecna bazylika w Limanowej też jest trzecim kościołem. Pierwszy kościół w Krzyszowej powstał w XIV wieku, ponieważ początki samej parafii krzyszowskiej to są czasy Kazimierza Wielkiego. Pierwsze zapiski są z około połowy XIV wieku. Oczywiście tu nie będziemy wchodzić z którego roku, bo myślę, że to trudno by później Państwu było zapamiętać. Ale powiedzmy czasy Kazimierza Wielkiego, właśnie początki parafii. Ta parafia, w tej parafii zostaje wzniesiony drewniany niewielki kościół, na pewno w stylu takim gotyckim, jak to były wtedy budowane. On jest odnotowany w źródłach. Mniej więcej wiadomo, że to był kościół, który posiadał kwadratowe prezbiterium, prostokątne, trójbocznie zamknięte prezbiterium, nawę właśnie kwadratową. Był bez wieży, dopiero później dobudowano wieżę. I ten kościół miał wezwanie świętego Mikołaja, biskupa, tak jak dzisiejszy kościół. Oczywiście każdy z tych trzech kościołów, które tu stały i stoją, miał wezwanie Mikołaja, biskupa. Natomiast ten pierwszy kościół, tak jak Krzyszowa, przechodził, powiedzmy, trudne dzieje. Oczywiście XIV-XV wiek kościół był w miarę, powiedzmy, w dobrym stanie, natomiast problemy zaczęły się w XVI wieku, gdy zaczął po naszej tu okolicy właśnie ziemi, powiedzmy, limanowskiej, sądeckiej, szerzyć się arianizm. Oczywiście wcześniej najpierw właściciele tu dworu w naszej okolicy przechodzili na protestantyzm. Najpierw to był, powiedzmy, odłam, powiedzmy, kalwiński, ciut wcześniej oczywiście luterański, ale tu bardziej kalwini. Ale i tak najbardziej właśnie w XVI wieku radykalny odłam protestancki, czyli tak zwani arianie, czyli inaczej antytrynitarze, cieszyli się, powiedzmy, powodzeniem wśród miejscowej szlachty, wśród miejscowych właścicieli dworów. I między innymi właśnie właściciele ówcześni Krzyszowej przeszli na arianizm. I wtedy kościół podupadł, bo oczywiście przegnano proboszcza. W kościele zdewastowano wizerunki święte, nie dbano o budynek. Jeszcze wracając do początków Krzyszowej, to tu trzeba wspomnieć, że pierwszymi rodami, które władały Krzyszową, to był ród Wierzbiętów i Wierzbieńci przez, powiedzmy, dwa stulecia Krzyszową i okolicznymi wioskami władali. Oni byli Herbu Bryw. Między innymi też toczyli spory graniczne z Jordanami z Libanowej, tu właśnie o granice dzisiejszych miejscowości Mordarki i Krzyszowej. Tam był spór graniczny w XVI wieku, niedługo po powstaniu Limanowej. Właśnie Jordan prowadził spór z Wierzbiętą o granice swoich posiadłości. Natomiast gdy kościół podupadł w XVI wieku, też w około, niektórzy podają 595 roku, inni trochę później, też wybuchł w nim pożar, był zniszczony, ale nie spłonął doszczętnie, ponieważ w wizytacjach biskupich, między innymi wizytacji w pierwszych latach XVII wieku przeprowadzonej przez arcydiakona sądeckiego Jana Januszowskiego, czytamy, że on widział fizycznie jeszcze budynek, który oczywiście był zdewastowany, był bez dachu, był bez sklepień kościół, ale ściany stały, widział resztki ołtarzy, nastaw ołtarzowych, widział gdzieś wyrzuconą z kościoła kamienną ścielnicę. I w 1612 roku na pewno zaczęto budować nowy kościół. Ten nowy kościół w 1618 roku został konsekrowany przez sufragana krakowskiego, czyli biskupa pomocniczego Tomasza Oborskiego. I ten kościół drugi przetrwał do 1907 roku. Oczywiście już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku był mały. Był w złym stanie technicznym, pewne jego elementy były przegnite,
Nie mieścił też ludności okolicznych miejscowości, którzy przynależeli do parafii miejscowej. I właśnie żuk skarszewscy jako kolatorzy kościoła oraz osoby, które właśnie były zaznajomione z Teodorem Talowskim, poprosiły go o projekt kościoła. Kościół ten stał, jak tu mamy kościół pomiędzy tam, gdzie jest dzwonnica, był przylegający od, jak był budowany obecny kościół, to ten drewniany stał do 1907 roku, natomiast ten obecny kościół zaczęto wznosić w 1901 roku i do 1906 roku powstawał. W 1907 rozebrano ten poprzedni drewniany. Tu Państwu pokażę, jak wyglądał ten poprzednik. Tu mamy zdjęcie właśnie. Taki drewniany kościółek, jeszcze powiedzmy nawiązujący do architektury gotyckiej. Oczywiście wieża później dostawiona. I pewne elementy z tego kościoła drugiego są do zobaczenia dzisiaj we wnętrzu obecnego. Natomiast ciekawostką jest taki fakt, że w tym drugim drewnianym kościele belka tęczowa była dość cenna, ponieważ pochodziła z kościoła, dawnego kościoła franciszkanów z Sącza. Tam franciszkanie, jak Państwo kojarzą, w Sączu mieli swój kościół. Obecnie to jest kościół protestancki, parafia protestancka. I tam z tego kościoła właśnie do Przyszowej, pewnie w XIX wieku, w połowie, żuk skarszewscy kupili belkę tęczową i figury, które niestety do dzisiaj się nie zachowały. No i ten drugi kościół.